Kolejny jakiś jeniec opowiada, że dostał nakaz strzelania do cywilów. Lutego dostaliśmy nakaz. No i pojechać w stronę miasta Szczęście, w kierunku Szczęścia. Tak, była walka na moście, ale przebiliśmy się. Tak, przyjechaliśmy do punktu naznaczenia. Dostali później nakaz podzielić się dwa samochody. Tak, dwa samochody miały zająć się obroną i strzelać we wszystko, co się rusza. Czyli dostaliście nakaz strzelać w cywilów. Tak точно. Tak точно, czyli tak dokładnie właśnie. Wyjechaliśmy do przodu, pojechaliśmy do przodu i były strzały. Ale gdzie strzelaliśmy, ale gdzie trafiały pociski, nie widzieliśmy. Dlatego, że on jest mechanikiem, kierowcą i nie widział. Chciałem uciec. Ale z tyłu był ktoś tam z tyłu, nie, jakaś też jednostka, czy... Gdybym uciekł, to by mnie rozstrzelali. Nie wiem, nie znam tych ludzi, były w białych, tych jakieś białe opaski mieli. Nie wiem, kto to był. Jak wyglądali? Solidnie ubrani. Czy jakieś znaki rozpoznawcze nie było? Jakieś białe takie ten powiązki, czyli to białe opatrunki mieli jakieś takie